Niko, już w sobotę zmierzysz się z dziewięciorkiem innych śmiałków o to, aby reprezentować Polskę w Lizbonie. Powiedz, jakie uczucia ci towarzyszą przed tym koncertem? Próbuję się nie stresować tym, co się będzie działo w sobotę, ale na razie jeszcze jestem w ogóle myślami gdzie indziej. Szykuję kreacje, robię próby z dziewczynami, z chórkami, nie zdradzam na razie więcej. Ale myślisz, że Voice of Poland ci nie pomogło w tym, żeby sobie jakoś radzić w takich sytuacjach mocno stresowych i konkursowych? Wiesz, ja ci zdradzę tajemnicę, że generalnie ja się w ogóle nie stresuję na scenie, jak śpiewając. Więc nie stanowi dla mnie problem wyjść i zaśpiewać piosenkę. Myślę, że bardziej stanowi dla mnie problem taka pewnego rodzaju odpowiedzialność, która się z tym wiąże. Czyli nie samo śpiewanie, a świadomość, że jest to duży festiwal, że on ma konsekwencje swoje, więc to, bardziej to. Powiedz mi, bo kiedy informowałaś, że zgłosiłaś się, powiedziałaś, że zgłaszałaś się co roku. To wynika z tego, że twoim, nie wiem, marzeniem jest wystąpienie na Eurowizji, czy po prostu stwierdziłaś, że to jest jakieś forma wyzwania dla ciebie? I myślę, że każdy, kto śpiewa i traktuje to zawodowo, miał taki moment w swoim życiu, że chciałby być częścią tego festiwalu. I ja też miałam, mam no i do teraz, taką chęć, żeby móc powiedzieć, że brałam udział w Eurowizji, zgłaszałam się co roku, ale teraz dzisiaj wiem, że po prostu wysyłała mnie nie takie piosenki, jak trzeba. I mogę to powiedzieć śmiało, nie to, żeby to były jakieś mega hity, które gdzieś tam nie przeszły, tylko uważam, że to nie były utwory na Eurowizję i słusznie, że nie przeszły, bo zostałyby zmarnowane. To w takim razie czym jest dla ciebie momentum? Akurat w tym roku ja się w ogóle nie zamierzałam zgłaszać na Eurowizję. To akurat był taki czas, że robiłam inne rzeczy, album swój. Było momentum i coś takiego stwierdziłam, że to jest coś, co ja mogę nagrać, coś, co mi się podoba. Bardzo ważna dla mnie rzecz, czuję tekst. Wiem, o co w niej tej piosence chodzi i ja się z nią potrafię też utożsamić. To jest moja wersja utworu. I ostatniego dnia dokładnie zgłaszania się zostało zgłoszone. Skoro jesteśmy przy piosenkach eurowizyjnych, śledzisz, oglądasz, masz artystów, piosenki, występy, momenty, które pamiętasz? Ja do pewnego momentu oglądałam, może nie regularnie, ale gdzieś tam patrzyłam, co się dzieje na tym festiwalu. Później przestałam patrzeć, bo zaczęło mnie irytować to, że jest bardzo przewidywalne, co się tam wydarzy. Wiadomo, wszyscy wiemy. Głosowanie, kto na kogo głosuje. Tak, na siebie, północ na siebie. I muzyka tutaj akurat była na ostatnim miejscu, więc zaczęło mnie to irytować i nie oglądałam. Pojechał szpak, pozdrawiamy, i okazało się, że świetnie mu to wyszło. I ja od tego czasu zaczęłam właśnie oglądać. Znaczy, w sumie to oglądałam przez niego, żeby zobaczyć, jak to tam wyjdzie. Później Kasia, może to mnie interesowało, bo lubię Kasię i też jestem jej gdzieś tam fanką, więc byłam zainteresowana, że Kasia. I tak w sumie to przez przypadek oglądałam, bardziej tak. Dla nich niż dla całej Eurowizji. No ale właśnie, no, zaczęłam oglądać. Ja znam te stare oczywiście wykonania Celine Dion, znam naszą Edytę Górniak. Te takie kiedyś, gdzie to głosowanie miało trochę inny charakter. Bo to było jury. Konkursowy, tak. No to ja jeszcze wtedy oglądałam i mi się to bardzo podobało. Ale najpiękniejszy występ świata dla mnie naprawdę to jest właśnie, rozmawialiśmy o tym, Salvador Sobral. Tą tak. Swoją przepiękną piosenką, tak. No to dla mnie jest wykonanie, do którego w ogóle wracam, jako do piosenki. Nawet nie znasz języka, a i tak czujesz coś, co jest w tym słowie, coś, co jest w tej melodii, jakby to jest nie magiczne. Natomiast, przepiękna fraza, przepiękna harmonia. Tam po prostu samo przy mikrofonie w jakimś czarnym garniturku z jakimś kucykiem nieuczesany. Wiesz, po prostu zaśpiewał, no i to jest ta magia. I myślę, że kiedyś tak ta Eurowizja wyglądała, a w pewnym momencie zaczęło być bardziej show niż piosenka. No i mam nadzieję, że właśnie to się trochę delikatnie od tego Sobrala może odwróci. To mówisz, że to jest taka tendencja, która jest gdzieś tam od Jamali rok wcześniej, ale ty wspomniałeś, że Jamala aż tak bardzo się nie urzekła, jak Australika Dami In. Tak, i mam ci powiedzieć dlaczego. Tak. Dlatego, że właśnie mówiłam ci też, że ja mam tam wielu uczniów od wokalu i oni wtedy właśnie przynosili tę piosenkę australijską. No więc jak już ją po raz któryś tam z kolei przerabiałam z kolejnym uczniem, no to się do niej przyzwyczaiłam i mi się ona zaczęła po prostu podobać. No. Czyli na jego pewna postać, Almy. Tak, moja
jako przeciętnego Polaka. Nie no, wiadomo, że moja pierwsza akcja była, nie jakaś piosenka eurowizyjna. No ale z czasem mówię, nie no, spoko, super numer. Więc tak, a ta Jamala, nie wiem, może musiałabym jeszcze posłuchać kilka razy. Tak wiesz, ja to mam tak, że jak za pierwszym razem posłucham i mnie coś u mnie to zostaje. Jak nie, to nawet jak będzie genialne, to po prostu idę obok. Przechodzę obok tego. Nie mówię, że złe, nie mówię, że to było złe. Nie, nie, rozumiem. Tylko tak, rozumiem. Jakoś ci nie odchyliła, zapadła nie zostało, nie. Okay. To mnie został Salwador. Słuchaj, skoro rozmawiamy o twoich uczniach, to muszę zapytać o Sławomira. Wiedziałam. Muszę zapytać o Sławomira. Słowek, sorry. Sorry. Jak to się stało, jak to jest wspierać, to chyba jest też bardzo miłe skądinąd, że postać ostatnio kultowa. O, kultowa. Powiedziała, tak, ja trzymam kciuki za Monikę Urlik, to jest mój numer jeden. To jest plusem. Ja uważam, że to jest w ogóle, uważam to przede wszystkim za coś wyśmienitego, że człowiek, który osiągnął swój sukces zamierzony i osiągnął go, myślę, że nawet bardziej niż sobie zamierzał, nie odcina się od tego, nie odcina się od ludzi, których zna, nie odcina się od ludzi, których być może, no kiedyś też do mnie po coś przyszedł, żebyśmy się tam pouczyli, czyli też jakby szanował to, co robię, no bo tak to by nie przyszedł. Mhm. Więc jakby wspaniałe jest to, że on jakby funkcjonuje w takich dwóch światach, w tym normalnym i w tym scenicznym. Trochę nam tego brakuje w naszym kraju, brakuje nam takiego wsparcia siebie nawzajem. Bardzo tego brakuje. I powiem szczerze, że na przykład oprócz Sławomira jeszcze też Kasia Cerepicka, którą też ja osobiście znam, ale też uwielbiam ją jako kobietę i jako artystkę, też potrafiła powiedzieć publicznie Urlik super. No i wiesz, to się tak, ceni. Ja to bardzo cenię, bo jak Kasia wyjechała na Opole, to ja mówiłam Kasia super. Jakby no, wspierasz swoje koleżanki, które artystki, które po prostu osiągają sukcesy i to jest, jak dla mnie jest to zupełnie naturalne, że tak jest. Dlatego cieszę się, że Sławek jakby w tym swoim całym szale tego, co teraz robi i fantastycznie niech to robi, bo brakuje, myślę, że... Duży dystans i poczucie humoru i niechaj nauczy nas tego. To mimo wszystko no, jakby nie odcina się od przeszłości. Wiesz, co się też o tobie mówi? Pamiętam, że kiedy mówiłem, że idę z tobą przeprowadzać wywiad, to o, to ta dziewczyna z The Voice, ona ma taki świetny głos, a jednocześnie w branży jest bardzo znana, właśnie dlatego, że ty miałaś okazję współpracować, no nie powiem, że ze wszystkimi, ale ze znakomitą większością znasz tych artystów, pracować przy różnych projektach, często ich pewnie wspomagasz, jeżeli chodzi o wokal, czy chórki, nagrywanie płyt i tak dalej. I jak to jest, powiedz mi, obserwować to wszystko trochę z tyłu, ten show biznes, to jak to wszystko funkcjonuje, i nagle się zdecydować, dobra, próbuję, Eurowizja, angażuję się w to, jadę. Wiesz co, ja nie mam, nigdy nie miałam. To, że byłam w programie jednym, drugim, piątym, dziesiątym, no to byłam, ale ja nigdy nie mam takiego ciśnienia na zasadzie, że to jest to albo nic. Mhm. Nie wierzę, jak wygram, to w ogóle zrobię karierę na cały świat, a jak nie wygram, to składam się pod koc i będę pracować w Biedronce. No nie, jakby próbuję różnych rzeczy, ale jakby Eurowizja nie jest dla mnie sprawdzeniem moich możliwości, czy tam głosowych, czy nie wiem, piosenkarskich. Tylko traktuję to jakiś taki kolejny krok, albo kolejną przygodę, albo może no taką, wiesz, no zobaczymy, co się wydarzy na tej zasadzie. Dlatego ty mnie zapytałeś, czy ja żyję tą Eurowizją. No nie, bo ja jakby do soboty mam tyle do zrobienia jeszcze. Wiesz, o co chodzi? Wiem. Czyli nie mam czasu myśleć o Eurowizji, tylko muszę ogarniać na bieżąco pewne sprawy. I z jednej strony to jest super, bo trochę mi odciąża głowę, a z drugiej strony no, w czwartek będę miała wolny dzień, więc wtedy jestem uszony i zacznę myśleć o Eurowizji. Właśnie, jak to będzie wyglądało? Wyjdę na tę scenę i co? I zaśpiewam. I co ja mam zrobić? No właśnie, więc jakby traktuję to zupełnie normalnie. Wiem, jak to wygląda. Widzisz, może dlatego, że po prostu człowiek wie, jak to wygląda, bo też inni znajomi startowali, bo też w różnych sytuacjach już się znalazłam. To jakby jestem gotowa na ten hejt, jestem gotowa na to, że ktoś powie, wiesz, krzywe nogi, albo brzydko, albo brzydka, albo brzydka sukienka. Jestem zupełnie gotowa i nie przeszkadza mi to zupełnie, wiesz, no tak robię swoje i tak, no. Także no, fajnie by było super wystąpić i żeby ludziom się podobało i żebym ja była też zadowolona.
ale jakby i chciałabym, oczywiście, że chciałabym wygrać, każdy tam idzie, żeby wygrać i pojechać dalej, spróbować swoich sił, to oczywiste, ale jakoś tak bez, no wiesz, bez sraczki wielkiej, większej, nie? Rozumiem. To powiedz nam o przygotowaniach, bo już o nich wspomniałaś, ale tak zbierzmy to w jedno. Chciałbyś wiedzieć, tak. To... Absolutnie. A ja nie wiem, czy mogę powiedzieć? Coś mi zdradzi. No to co? Będzie chórek. No chórek, to zawsze będzie, bo chórek mi towarzyszy nieodzownie. Przy niemalże każdym koncercie. W ogóle ja to jestem ja i chórek. Jakby wiadomo. To są dwie dziewczyny w chórku, czy więcej? Nie. Generalnie są cztery, ale tak na co dzień, to są cztery. Ale w zależności od jakby tego, co robimy, jaki projekt, no to tak. Tutaj na Eurowizji będą trzy dziewczyny. Tyle akurat wystarczy do tej piosenki. Będzie jeszcze gitarzysta, będzie mój mężczyzna, który jest gitarzystą. I będzie tam grał swoją piękną solówkę w tym utworze. No i to generalnie jakby tutaj, na tym etapie naszym, w naszym kraju, chodzi o to, żebyśmy po prostu zrobiły wspaniałą energię, przekazały o tym utworze chodzi, na żywo śpiewały. Z dziewczynami jest zawsze tak, że wiesz, my tam na tej scenie się gotujemy wzajemnie. I zawsze jest power, no. Taki komentarz, który mi się przypomina a propos tego, co powiedziałaś o wokalu, to wiele osób twierdzi, że ta piosenka może być czarnym koniem właśnie dlatego, że ona wiele zyska na żywo. Dlatego, że... Oczywiście, że ona zyska na żywo, ale że będzie przepiękna, bo ja zawsze twierdzę, że ja nie jestem artystką płytową. Zawsze tak twierdzę. Na płytach to nagrywam jakieś rzeczy i potem to nigdy nie brzmi tak jak na żywo. Bo na żywo jest zupełnie coś innego. Wiesz, pracuje ci ciało, pracuje ci głowa, pracuje ci głos, oddaje dokładnie to, co ty w tym momencie myślisz. Nawet to, że jesteś ubrany tak czy tak, to też wpływa na to, jak śpiewasz. Wiesz, co chodzi? Jakby masz świadomość tego, gdzie jesteś. Są ludzie, którym ja to zawsze lubię tak pogadać, więc są ludzie, do których ty musisz dotrzeć. Nie, to na żywo to ja jestem przekonana, że to byłby zupełnie gdzie inna piosenka. Naprawdę. To skoro powiedziałeś, że ubiór też ma znaczenie, jak śpiewasz, to... Chciałbyś wiedzieć, jak będę wyglądać. Tak. A nie. To może chociaż jakaś sukienka się szykuje? Piękna suknia. Okay. Piękna suknia. Tak się już się naszykowała. Tak się odżegnywałam od pięknych sukien, bo stwierdziłam, że wszystkie zawsze laski są albo w pięknych sukniach, albo w cykinach. I trochę już tłumacz cykiny. No ale jednak wyszła suknia, no. No suknia. Piękna suknia. Dobrze, chyba pasuje. Elegancko. No. Dokładnie. Elegancko. Słuchałaś konkurencji? No, ale tak nie wszystkich. Naprawdę. Jak wrażenia? Mogą być ogólne, mogą być szczegółowe. Teraz masz taką minę, pod tytułem mam być szczera czy uprzejma? To się wytnie. No zacząć budzić. Dobra, to powiem tak. Na pewno są to utwory eurowizyjne, przynajmniej w znakomitej większości. Czy nie masz wrażenia, że też radiowe momentami? I radiowe, tak, no ale to właśnie o co chodzi. Czy mi się podobają? Trzeba zapytać tych artystów, czy im się podobają przede wszystkim. Jeżeli im się podobają i w nie wierzą, to okej, to mi też się podobają. Jeżeli to są piosenki pisane specjalnie na Eurowizję, a normalnie ci artyści robią zupełnie coś innego, to też trzeba to jakby zrozumieć, to, że to jest specjalnie na tę okazję robiona kompozycja i jakby ja nie znam od krytykowania, ani od jakby w tym momencie, bo jakby wszyscy stoimy w tym samym konkursie. Tak. Natomiast to tak jak moja piosenka, to nie jest moja muzyka, to nie jest coś, co ja uprawiam, ale to wysłałam, jestem z tego dumna, no to jeżeli oni czują tak samo, good for us, to jedziemy, no. Oczekiwania 3 marca. Powiedzieliśmy, że z jednej strony jasny konkurs, ludzie chcą wygrać, ale z drugiej strony tak wewnętrznie chcesz się pokazać i powiedzieć hej, to ja Monika, tworzę, jestem, na koncercie, jestem, żyję, nagrywam płytę. To chcę powiedzieć przede wszystkim. Po drugie, chcę się dobrze bawić, naprawdę chcę wyjść i naprawdę zmiażdżyć tę scenę, tak chcę, ale nie dlatego, żeby pokazać innym, że ten, tylko po prostu sama dla siebie wyjść i zrobić najlepiej, jak potrafię to, co mam zrobić. Czyli jesteś perfekcjonistką? No niestety, jeśli chodzi o to akurat niestety.
bo zawsze dziewczyny do mnie mówią, Oni jak śpiewasz, to proszę tam naprzód, bo ty jak na nas patrzysz, to mam wrażenie, że nas zamordujesz zaraz. No, więc tak mam, bo wiesz, no jakby pilnuję wszystkiego, nie jest to dobre, nie jest to zdrowe. A twoi współpracownicy lekko nie mają. Nie, nie mają, ale dlatego przez lata mam grupę stałą, którą się znamy jako Sekonie, która jak spojrzy typu morderczo, to wiesz, to nic nie znaczy, to jest tylko jakby impuls, wiesz, że słuchasz tego dźwięku, słuchasz tego, co się dzieje, ale generalnie to nic nie znaczy, to nie jest, że nienawidzę cię, tylko to jest tu i teraz, nie? I właśnie z tymi ludźmi i przez lata się cała jakby reszta wykruszyła, która tego nie rozumiała i nie rozumiała też tego właśnie perfekcjonizmu, który niestety się mi w tym momencie włącza i to jest okropne, ja wiem. I tych krzyków, które gdzieś tam potem uprawiam, natomiast ci ludzie wiedzą, że my potem wyjdziemy i będzie to przygotowane, będziemy pewni i będzie ekstra, będziemy się dobrze, wiesz, z tym czuć, więc no tak sobie, tak ma być, przynajmniej moim będzie. Natomiast czego jeszcze oczekuję? No nie wiem, oczekuję, że nie wiem. Chciałabym wygrać, naprawdę chciałabym wygrać, jeżeli wiesz, dlaczego bym chciała wygrać, bo rok temu kupiłam sobie bilety do Portugalii i nie mogłam pojechać, bo nie miał kto mi się dziećmi zająć. Kupiliśmy bilety z moim mężczyzną i akurat w tym czasie się okazało, że wszyscy opiekunowie, którzy mieli zająć, jakby mogliby się zająć dziećmi, wszyscy się nagle pochorowali, naprawdę. I w tym czasie po prostu, a ja mam czwórkę dzieci, nie mogliśmy, nie mogliśmy pojechać po prostu. No i te bilety nam przepadły do tej Portugalii. Ja stwierdziłam, że może to jest to, o wiesz. Tak, nie, w zeszłym roku to chociaż w tym, no. Nie, wycieczka do Lizbony. No, więc tak. Nie, no tak już poważnie, to oczywiście, żebym chciała wygrać, każdy z nas by chciał. Natomiast mam oczekiwanie jakby do siebie, nie do tego, co tam się dalej wydarzy. Do siebie. Żebym była zadowolona i szczęśliwa z tego, co zrobimy. Jedną płytę już masz. Pamiętam piosenkę Nie wie nikt, świetnie, którą myślę wielu widzów bardzo lubi, bo też pamiętam, że ona była już w ścieżce dźwiękowej Prawa Agaty. Tak. Czego możemy się spodziewać po twojej drugiej płycie? I na jakim ona jest etapie tworzenia? Zupełnie będzie coś innego, bo tamta płyta, to była taka moja pierwsza płyta. Ja tę płytę nazywam Zupa Śmieć. Naprawdę tak ją nazywam. Czyli Ja śpiewam te piosenki, bardzo je lubię, bardzo się z nimi utożsamiam i w ogóle, ale umówmy się, że to była taka płyta, gdzie skondensowały się przez lata jakieś takie zainteresowania, wiesz co chodzi, to co tak tam się w tobie gotowało i to wyszło, czyli masz piosenkę popową, jakąś tam R&B, coś tak tam, balladę, jakby wszystko to się ulało, coś osobistego, coś mniej osobistego, a teraz jakby już to mi się wylało ze mnie i teraz robimy album, też te teksty są bardzo osobiste. Są też takie opowiadające o tym, co się dzieje tak naprawdę dookoła nas, życiowe. Nie tylko o miłości. Ale jeśli chodzi o muzykę, to będzie bliżej. Nagrywam to na setkę. Będę stały żywy. Nie ma ani ćwierć tam komputera, niczego. To tak w starym dobrym stylu. Tak. I nawet ja śpiewam na setkę. Wow. No. Właśnie o to chodzi, że jeżeli coś się nie wyda, coś się tam zadzieje, to ma zostać. To się zadziała. Nie mówimy o kogutach. Nie, no wiesz, tak, co chodzi, tak, wiem. Jakieś coś, co to nie... Emocja, energia, chwila. Tak, żywe śpiewanie. Tak. Dlatego, że jak ja mówię, ja nie jestem tak naprawdę wokalistką płytową. Na płytach po prostu jakby ta magia cała, ta energia gdzieś nie ma. A jak nagrasz tak, wiesz, razem z bandem jedziesz, to wszystko zostaje. I naprawdę tak jest. Jak już tam kilka utworów jest zrobionych, to mówię, okej, okay, to się nadaje. Nie wstydzę się. No i tak będzie nagrywana i ona będzie brzmiała... Nie, że vintage'owo, nie, ale trochę lekko... Może bardziej surowo. Surowo, tak. Trochę tak bluesowo, coś tam, ale surowo, na pewno będzie bardziej surowa. To jest dobre słowo, widzisz? No, to by ty wiedziała, co mam mówić. Ekstra, dzięki. Więc taka będzie. Powiem ci tak, życzę ci przede wszystkim powodzenia 3 marca. No. Po drugie powodzenia z nową płytą, maju. Z nagrywaniem, tak, i wcześniej pewnie w maju w międzyczasie. I życzę ci powodzenia w ogóle. Tak, bardzo w ogóle. Ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Było mi bardzo miło się spotkać, prawie zjeść i mogę. Trochę tak słabo zjedliśmy, ale zaraz to poprawimy. Tak.